Najciekawsze nowoczesne metody nauczania w naszej szkole to kahuty i quizety na lekcjach, kartkówki na telefonach, kreskówki o przedsiębiorczości, śpiewanie piosenek po hiszpańsku, analiza postmodernizmu w szeregu, czy wycieczki do kina na retransmisję spektakli. Najgorzej było we wrześniu, na samym początku roku. Z racji, że jesteśmy pierwszoklasistami, nie do końca widzieliśmy, gdzie co jest, jak trafi do poszczególnych sal. Na szczęście z pomocą przyszli nasi starsi koledzy i koleżanki, we wszystkim nam pomogli, powiedzieli, gdzie co jest, jak gdzie trafić. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że staliśmy się jedną wielką brąkową familią. Cudownie było, gdy już w pierwszym dniu szkoły nauczyciele przyjęli mnie tak ciepło, że nie musiałam się niczego obawiać. Z naszymi nauczycielami można naprawdę wiele. Grać w kosza, grać w siatę, plotkować, pić kawę, jeździć na rowerach, jeść. Ale spokojnie, jak będzie trzeba, to ustawią cię do pionu. Pamiętam, jak z okazji Dnia Patrona pierwsze klasy rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Jedną z nich było wygryzienie Broniewskiego z wafli. Myślę, że to był mega fan dla wszystkich, no i przy okazji najedliśmy się waflami, które były bardzo dobre. Brąkowa tradycja? Zdecydowanie Dzień Zwierzoluba. Jest to dzień w roku, w którym istnieje możliwość przyjścia do szkoły wraz ze swoim pupilem, a śmiesznie ubrani nauczyciele wraz z uczniami wystawiają specjalne przedstawienie, które co roku przynosi masę uśmiechu na nasze twarze. Dzień Zwierzoluba, zdecydowanie ulubiony dzień wszystkich brąkowiczów. Dzielimy się naszą miłością do zwierząt i mamy okazję pomóc bezdomnym psom i kotom.